To spotkanie relacjonują dziś dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. Gwizdek sędziego i rozpoczynamy. Tego typu akcje nie podobają się publiczności. Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. No, jeszcze na dobre nie zaczęli, a już mamy żółtą kartkę. Brzydko rozpoczął nam się ten mecz. Ależ wspaniale! No, to był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Odzyskali piłkę w środku pola. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Spójrzmy na to podanie. Zachwiał się nam... Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. No już blisko pole karne. Dośrodkowuje. Wspaniale obronił. Świetnie wyłapał tę piłkę. Ależ wspaniale grają piłką. Zdecydował się na strzał. Piękny gol. Żadnych szans bramkarz przy tym uderzeniu precyzyjnym po ziemi. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Dośrodkowanie.
Bardzo dobry odbiór. No, może centrować w pole karne. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Czy utrzyma się przy piłce? Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Rozpoczęła się druga połowa meczu, ale ulewa nad stadionem nie ustępuje. Nie wiadomo, ile jeszcze wody jest w stanie przyjąć murawa. Gwizdek sędziego, był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Nie ma gola! Piłka uderzona w słupek, wraca do gry! No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ale znakomicie! Udana interwencja bramkarza, trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Strata i przy piłce rywale. Dobrze się pokazał. Dobra okazja. Nie ma gola. Znakomita sytuacja. Ależ wspaniale. I pospieszył się z tym dośrodkowaniem. Nie było partnerów. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Szansa! Nie tym razem. Jeszcze nie wyrównali.
Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Mija 82. minuta spotkania, 8 do końca. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. Dostrzegł partnera. Szkoda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Mamy centrę. Dobra główka. Udało im się wyrównać w samej końcówce. No, nic nie wskazywało, że wreszcie go pokonają. Dokładnie tak. Myślałem, że zachowa dzisiaj czyste konto. To może być bohater meczu. Zachował zimną krew i wyrównał już w doliczonym czasie gry. Brawa. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. Odnotujmy, mecz zakończony w regulaminowym czasie gry i mamy remis.